Halo, halo, kłania się Stachu. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka przygody z grą Assassin's Creed Valhalla. Cały dzień, a nawet więcej, szukałem tego zasranego wejścia do kuchni. Później już zrezygnowałem i obszedłem sobie okolice, zebrałem większość krwi Emira, porobiłem tajemnice, został mi tylko sztębior i ołtarz ofiarny, a tak jest wszystko porobione, no kilka tych krwi jeszcze muszę zebrać, ale większość jest już za mną. I teraz wejście do kuchni, jak tu jest tron Futungra, wejście do kuchni jest tutaj. Nie wiem, że ja na początku ominąłem, czy nie zauważyłem. W każdym razie, tu jest wejście do kuchni. No i idziemy i szukamy, grzebiemy dalej. Wszystko jeszcze przed nami. Magia Jotunheimu naprawdę w sposób makabryczny. Komplikuje przebieg i wykonywanie wszystkiego. Tu jest tak się trzeba nakombinować, żeby cokolwiek odkryć, znaleźć, że normalnie można jajo znieść. Niby schemat za każdym razem jest taki sam, ale rzecz wygląda tak, że za każdym razem szukamy, no teraz już wiemy czego, ale nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak długo trzeba tego szukać, żeby to znaleźć. Bywa tak, że można łazić jak idiota w jednym miejscu non stop i się nic nie znajdzie. A bywa tak, że jest chwila i już jest odkryte. Szału można dostać, naprawdę można dostać szału. Nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, ile ja się nawściekałem, zanim odkryłem to wszystko, co... Tutaj nie ma żadnego przejścia, okej. Zanim odkryłem wszystko to, co miałem odkryć, tak? Wiemy już, że szukamy tych takich totemów jakby, tak? Ale same totemy nieraz są poukrywane. Oprócz tego... Raz, że same totemy, dwa, że... Trzeba do nich podejść w bardzo specyficzny sposób, którego nie znamy. Ja teraz łażę i szukam, bo tu spodziewałem się, że tutaj będą gdzieś łzy Teakre Fimira, ale nie ma. I są cztery krwie mam do zebrania i nie mam zielonego pojęcia, gdzie one mogą być. Tyle, ile ja się złaziłem po tych wszystkich kurna zakamarkach, labiryntach, cudach, wiankach, to no, naprawdę dziwię się, że jeszcze chce mi się w to grać. Tak, jak ich użyć właśnie? Nie ma żadnego... Zaraz nie stroję ognia. To trzeba iść na salę biesiadną, tak? Dobra. To idziemy w takim układzie. Czyli jeszcze, kurde, trzeba szukać gdzieś w tych labiryntach, w tych, kurna, magicznych przejściach, które są... pozamykane.
które są pozamykane magią. Proszę bardzo, tam jeszcze jest jeszcze gdzieś jedno na dole, coś co nie wiem. O, chyba coś drgnęło. No i co? I trzeciego nie ma. Trzecie jest tam daleko, dobra. A czwarte w ogóle gdzieś na dnie, gdzieś pod spodem, pod nami. To ja nie wiem, jak tu mamy przyprawić coś, co jest pod nami, gdzieś kurna pod ziemią. Dobra, idziemy tutaj, przyprawimy tego kurna, tą świnię. Dobra. No, bo trzeba było zrobić tak, żeby goście opróżnili kocioł. I wtedy... Wtedy Sutungr otworzy skarbiec, żeby dolać miodu. Chyba tak to chodziło. Sam nie wiem. Great Sutungr, your guests thirst for mead, yet the cauldron is dry. All gone? I never would have thought it possible. Gunnhildr. Father? Open the vault. Instruct the thralls to bring more mead for my guests. Do they really need more, Father? Several are unconscious already. Do as I ask, daughter. Give them all they can drink. As you wish. I will open the vault. None will say that Sutungr is less than generous. None will be capable. Znajdź i zabierz miód. Dobrze. Kolejna runda nierównej walki. Tam... A to może sobie zjedziemy na linię. Będzie szybciej. 130 parę zostało, dobra. Ojej, to nie tak miało być. Ale okej, idziemy w dobrym kierunku. A tam już się pojawił wskaźnik. To jest duży plus. Może tu gdzieś w skarbcu będą jeszcze te... Może jeszcze w skarbcu gdzieś będą te... No, krwie i mira, trzeba to kurde zbierać wszystko od razu, bo później nie będzie, być może nie być wstępu. Także ile się tylko da, to trzeba zbierać. To może być jednorazowa sprawa. A chyba coś czuję, że sobie nie pozbieramy. No, przenoszę ci dar, niech ci będzie. Chciałem się z tobą odejść od innych. Przyniosłem ci coś. Gift. For me? Thank you, but why? Fate, Gunnlodha. We are helpless to escape it. And we were fated to be here now, together. You and I? How? It makes no sense. The Nornir spin their patterns, and we can only surrender. We are entwined, spun together. There's perfect sense in that. Your words, your gift, your eyes when you look upon me. You bewilder me, Javi. I do not understand you. Listen and attend.
I will show you all you need to know. No iśmy się doczekali romansidła, tak? Iśmy się doczekali romansidła. No przecież nie będę się z nią lał, no nie? Bo mogłem wybrać tam podejście zejść mi z drogi. Ale pytanie, jakby się to skończyło. Dobra, tutaj ten kawałek jest z grubsza zgodny z oryginalnym mitem. Tutaj wejście, tak, więc tutaj możemy sobie iść dalej. Tutaj jest co? Oj. Dobrze. Kawałki mitologii. Może być. Jak my mamy daleko? 194, 289. Tylko dwie? A gdzie są pozostałe dwie? Gdzie my jesteśmy? Szybko, podróż nie dostępna. O Jezu, dobra. Niech będzie. Gdzieś trzeba gdzieś po tych labiryntach pochodzić, tak? O matko kochana. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, co tu się w ogóle dzieje. Dobra. Tu kolejny kawałek mitologii. Dzików przez... Dobre. Kto to pisze? Kurde, jakie tu są labirynty, ja pierniczę. No nie, to przyszliśmy dookoła, można powiedzieć, tak? Dobra, czyli tak czy inaczej idziemy w tamtym kierunku. Czytaj. Płaskorzeźba pas z czterema wieżami. Najpierw były cztery wieże, które miały uchwycić i rozproszyć słońce. Dobra, takie tutaj fajne sprawy związane z mitologią. Jeszcze tutaj. Dobra. No i jesteśmy. The mead by the strange magic might the Aesir evade our doom. Hurrikin has promised answers at the Well of Mimir. Dobra. Tutaj mamy wszystko. Niby, ale pewności nie mam, kurde. Dobra, grunt, że nie było tutaj wejścia, przejścia do tych. Do krwi Ymira nie było przejścia. Zobaczymy. No, zejdź na dół. Dobra, tutaj przejścia nie ma. Tutaj prowiant. Tutaj jeszcze raz to samo. Okej, tutaj jest jeszcze raz też to samo. Dobra, tutaj czyli co? Czyli tutaj nie ma nic konkretnego.
Więc w miarę spokoju ducha możemy stąd wyjść. Gunrod zniknęła, wyspała się i poszła, tak? Dobra. Że tu przejścia nie ma. Oj! Harvey! There! See? The robber caught red-handed. Betrayer! Deceiver! I treated you as an honored guest, and this is how you repay me? I saw you at the feast, Loki. Small wonder you disguised yourself after all you have done. Someone needed to warn my people of the treachery in your heart. Suttungur! Show this Aesir how the Jotnar deal with thieves. No. Embrace your death. Tego nie było w planie, no ale dobra. No ruszaj się! Ile to ma działać to? I have lived too long to suffer one such as you. Your bones will splinter beneath my boots. Co to teraz tutaj? Oj, oj! Tego drugiego nie było w planie, dobra. No ruszaj się troszeczkę do ciężkiej cholery, co to ma być? Be thankful it was me who took your meat and not Loki. What I do for the safety of the Aesir and Vanir. You will change countless fates, Harvey, but not your own. We will see. Dobra. Zadanie uległo ukończeniu. Dostaliśmy parę punktów. Jest, ale nie możemy nic z nim zrobić. Dobra. Serio? Taki kawał? Tam gdzieś. Kurde, zobaczymy. Tu, a tu się nie da nigdzie. 111. O, tutaj można się zasilić. Hey!
tutaj chwila spokoju. Kurde, ja się chyba przeniosę tam szybką podróżą, bo to przecież... Nie no, to nie ma sensu. To nie ma sensu szybką podróżą. My z Reniferem nie pojeździmy. Dawno nie jeździłem. Tak to cały czas chodziłem pieszo po tym terenie. Magia się na każdym kroku ujawnia, tylko nie wiem, do czego ona służy. Nie mam zielonego pojęcia. Bo są te takie świetliki latające, to są elementy magiczne, ale kurna, to jest tak wszystko nieskładnie zrobione, że naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. No to jest totalny chaos, jeżeli chodzi o tą magię. Jest ten kurna Renifer, ty nie marudź. Dotrzyj do studni Mimira. Tak. I przy studni Mimira Odyn stracił oko. Dobrze. Jesteśmy z grubsza blisko. Aha, już się fabuła załączyła. I sorely underestimated the heft of your balls, Oathbreaker. You dare show your face. Oathbreaker, I did to you what you did to my son. This is only fair. And Sutunga, what of him? Don't blame me for your own lack of character. You stole the mead. For the safety of my people, Loki. For Asir, for Vanir, for all of Asgard. But not for Jotnar. Not for me. You let the Jotnar into Asgard. So many dead, all so you could smuggle in your son. He was not safe here. They knew what he was and knew what he would become. Just as you do. I swore to you I would not harm him. That is the truth. That is the truth now. But how it will gnaw at you, knowing that to kill my son will undo your doom. Release him, Harvey! Release Fenrir, or I swear, I will kill you, here and now. You are out of favors, Trickster, and you are welcome to try. No kurna, jeszcze tego brakowało. To have me killed. I will never forgive that. Why wait till Ragnarok when you can die now? What the kurde? No quarter this time, Loki. You have gone too far. My son is loosed from his bondage. He will ravage all of Asgard. Curse you, Loki. We were like brothers once. You might be the strongest, but I was ever the quicker one. Fight as well as you lie! I will feed your corpse to Fenrir! Curse you, Loki! We were like brothers once!
No odruszaj się! Co to ma być? Dobra, czyli strzały nie działają, to okej. Okay. I will feed your corpse to Fenrir. If you fight as well as you lie. No co to ma być? Are you finished? Curse you, Harvey. Your own distrust has undone you. Now go, and do not show your face again. I cannot be other than who I am. All this was fated. All this will happen again. But you will not be here to see it. Do not be so sure of that. The game is not over. The game is never over! Gone to who knows what mischief. But I will not see him again soon. Dobra, idziemy w takim układzie. To sterowanie jest irytujące. To jest bardzo delikatne słowo. Bardzo delikatne określenie. Irytujące to jest minimum, co można na ten temat powiedzieć. To jest kurna paranoja, to sterowanie. Jesteśmy przy studni. Studnia wiedzy i mądrości, tak? The probabilities lead us here. The calculations give us hope. Speaking with someone? Do you have the mead? I do. Must I drink it now? Not yet. For once you drink, your hugur will take flight and be ever fixed. Drink only when the hour of your death approaches. Then why are we here? When Ragnarok has come and gone, this place will remain. Remain and remember. Wise Mimir, keeper of the well, give me your counsel. You who seek immortality may find it within these waters. But there is a price. As always. The mead is not magic alone. It requires the sacred waters of Mimir's well to ferment into its final state. Before you take these waters, you must infuse them with the blood of the Asa. To remember you, it must know you. Surrender a part of yourself to the waters that nourish the world tree. Only then will you have that. You decide. Jaką cenę zapłaci Midgard? Gunlu, the wand of chaos and change. I would know the cost. Asir blood will infuse this water, and the poor humans of Midgard will be forever altered. What happens then? None can say. This is what the others feared. But then they always cared over much for vermin. And if I make this sacrifice, what then? While death and ruin rage all around, the world tree will keep you. Your body will die, but your hugur will live on here. In time, you will be born anew, into a new world birthed from the ashes of the old. Do you vouch for this strangeness? I must believe it.
For there is one I love dearly who depends upon it. And there is no other way. None. It seems I have no choice. You never did. How much would you sacrifice to be freed of fate's shackles? Would you give your tongue, your hand, your sight? I would give all that and more. Sacrifice has been made. Whosoever drinks of the mead, the World Tree will remember them. And you, what is your sacrifice? My liberty. Suttungr and Gunnlóðr will not forgive this trespass. They will hunt me now to the edges of the Nine Worlds. What are they to you? We ruled together for a time, a noble triad, as father, mother, and the sacred voice. 6 times we tried to blunt the fangs of Ragnarok, and 6 times we failed. The mead was our 7th. But they feared how it might change the humans for the worse, so they locked it away and banished me from Utgarðr. By your efforts, you have returned to me what is mine. The ashes of my husband. He made his own sacrifice for knowledge. With a few changes to this mead, I may undo old sorrows. Do as you will. I've had my fill of this cursed realm. Bright mind, heart's ease. Beloved, I will not fail you again. My work here is done. Now to Asgard to save my people. Okay. Zadanie się udało skończyć. Teraz musimy wrócić do Asgardu. No ale to sobie zrobimy już innym razem. Tym bardziej, że tu jeszcze mamy... Jeszcze mamy do odnalezienia te 4 nieszczęśliwe krwie Ymira. I Steinbjorna mamy do utłuczenia. Także to jeszcze chwilunia. Ja sobie połażę, pozbieram. Utłukę. No i zobaczymy się, nie wiem gdzie, czy gra mnie obudzi i wyśle do Midgardu, w sensie do Midgardu, tak, czyli do realnego świata, czy wyśle mnie do Asgardu, to się zobaczy. Zapraszam do wspólnego zobaczenia. Trzymajcie kciuki. No, a tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia, cześć.